Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znany ateistyczny youtuber pan Łukasz Wybrańczyk nagrał niedawno materiał o katolickich dramach pomiędzy ojcem Szóstakiem a różnego rodzaju tradycjonalistami, wśród których znalazłem się również i ja. Dzisiaj krótko się do tejże wypowiedzi odniosę. Zapraszam. Et tibi virginitas in violata. Będę się odnosił tylko do tego fragmentu, w którym pan Wybrańczyk mówi o mnie. Opowiada on pokrótce historię moich komentarzy do wypowiedzi ojca Szóstaka, po czym mówi, że no, ksiądz wprawdzie zadeklarował, że już nie będzie więcej komentował ojca Szóstaka, bo się na niego obraził. Natomiast myślę, tak mówi pan Wybrańczyk, że i tak oglądał i tak te materiały o Limbusie są komentarzem do tychże filmów, do wypowiedzi ojca Szóstaka, tylko bez mówienia o tym, bo byłoby głupio się przyznać. Otóż w ogóle tak nie było, to znaczy nie oglądałem tych materiałów ojca Szóstaka, w których on mówił ostatnio, najwyraźniej, o Limbusie. Też nie sprawdziłem, co tam było powiedziane. Moją motywacją były komentarze. To znaczy wielu użytkowników pytało w tym czasie, kiedy nagrywałem te materiały o Limbusie. Wielu użytkowników pytało o ten temat, dlatego nagrałem te materiały. Być może jest to w jakiś sposób powiązane, to znaczy jeśli faktycznie były jakieś wypowiedzi ojca Szóstaka teraz niedawno na ten temat, no to wtedy mogło to ewentualnie sprowokować jakichś widzów do tego, żeby zadać mi również to pytanie, abym ja również to skomentował. Tyle jeśli chodzi o historię tychże materiałów. Są to przede wszystkim dwa materiały, Dzieci i Piekło, czy Bóg wrzuca dzieci do piekła i jak Unia Europejska i ONZ zmieniały nauczanie Kościoła. Oba materiały, jak wspomniałem, powstały bez związku z ojcem Szóstakiem, także niejako cała wypowiedź później pana Wybrańczyka jest u swojego założenia, czy jakby u swojej motywacji troszeczkę nie trafiona. Natomiast co do treści oczywiście no, zgadza się, że jest tam pewien dysonans, no i do tego teraz przejdźmy. Może jedno słowo jeszcze a propos takich teologicznych dram. A więc abstrahując od obecnej sytuacji Kościoła, który teologicznie jest w wielkim kryzysie, zresztą na każdym aspekcie, na każdym polu życia kościelnego jest w wielkim kryzysie, ale nie o tym teraz będziemy mówili. Abstrahując od tej sytuacji, jest to zupełnie naturalne, że teolodzy ze sobą bardzo ostro dyskutują. I działo się to zawsze, również w czasach, kiedy tego wielkiego kryzysu Kościoła nie było. A więc uważam, że nie jest to zasadniczo nic gorszącego i strasznego, że dochodzi do ostrej wymiany argumentów teologicznych. Faktycznie już wielokrotnie zdarzało się pomiędzy różnymi szkołami teologicznymi, z których wszystkie były katolickie, że dochodziło tam do tak mocnych spięć, że nawet właśnie wzajemnie wyzywano się od heretyków, przy czym podstaw do tego nie było. Obecna sytuacja faktycznie jest trochę szczególna, natomiast o tym można usłyszeć w wielu moich materiałach. Teraz nie będę zbyt wiele na ten temat mówił. Zwracam tylko na to uwagę, że takie dramy, w cudzysłowie, są świadectwem zasadniczo tego, że ludzie faktycznie główkują w danej społeczności. To znaczy, chciałbym zwrócić na to uwagę, że nie jest to zjawisko jakieś czysto negatywne, że dochodzi do takich kłótni. Tam, gdzie w nauce dochodzi do gwałtownych starć, tam coś się dzieje. A więc jak najbardziej myśl teologiczna, dobrze, żeby była taką nauką, w której dochodzi do pewnych starć, nawet dosyć gwałtownych. W ten sposób wiele idei może się wyklarować, wiele błędów może zostać rozpoznanych, zdiagnozowanych i ostatecznie również pokonanych. A więc uważam, że wcale nie jest to nic złego, choć oczywiście we wszystkim można przesadzić, ale zostawmy już ten wątek i przejdźmy do sedna. Pan Łukasz Wybrańczyk twierdzi, że w tym sporze zasadniczo faktycznie jest tak, jak to przedstawiłem, to znaczy Kościół nauczał przez całą swoją historię o Limbusie i dopiero teraz pojawia się ten dokument w
cudzysłowie, tak doborowych teologów, które nawet nie jest dokumentem magisterium, no co słusznie pan Wybrańczyk zwraca uwagę, a czego ja nie podkreśliłem w moim materiale, to faktycznie jakby zdecydowanie na plus dla materiału pana Wybrańczyka. Co jest na minus, to do tego jeszcze dojdziemy, ale warto zacząć może od tych bardziej pozytywnych rzeczy. Natomiast pan Wybrańczyk, i to jest bardzo ciekawa rzecz, po tym jak mówi, że faktycznie Kościół nauczał tak jak ja mówiłem, to jednak teoria ojca Szustaka wygra, dlatego że jest po prostu lepsza. Dlaczego jest lepsza? Ano dlatego, że podobnie jak teoria według pana Wybrańczyka islamu i wielu protestantów, jest po prostu bardziej ludzka, jest po prostu lepsza, dlatego że dlaczego mają te dzieci nie osiągnąć swojego celu, skoro mogą go osiągnąć, skoro one nie zrobiły nic złego, to takie bez sensu jest to stare katolickie nauczanie i wiadomo, katolicy to takie mają tendencje, żeby gadać głupoty i teraz tak się powoli po prostu dostosowują do tego świata, nadrabiają jakby te zaległości za tym światem i tak powoli jakby rakiem wycofują się ze swoich tez, ale warto im wypominać, że tak naprawdę to ich magisterium mówi, że te dzieci to idą do piekła. No i tutaj zdecydowanie warto się do tego odnieść. Moim zdaniem, po tym jak pan Wybrańczyk obejrzał moje materiały, to jednak nie mogło mu umknąć, że mówiłem tam bardzo dużo o nadprzyrodzoności tego powołania. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego ten aspekt zupełnie nie został przez niego nazwany. To znaczy, zastanawiam się, czy to jest tak, że dla niego to nic nie znaczy, że to jest takie puste gadanie i to w ogóle nie warto na to zwracać uwagę, czy on w ogóle tego nie rozumie, w sensie, że no nie wiem, coś tam mówią, ale tak naprawdę nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że nie mam znaczenia. Nie wiem, jaka jest motywacja pana Wybrańczyka, natomiast to jest kluczowe. To znaczy, żeby zrozumieć katolicką teologię, no trzeba zrozumieć również, czy w dużej mierze, kwestię nadprzyrodzoności naszego powołania. Mówiłem o tym w tych materiałach bardzo dużo. Też zachęcam widzów pana Wybrańczyka do tego, żeby nie pozostali przy tych streszczeniach, które pan Wybrańczyk pokazuje. I swoją drogą, zwrócę tutaj tylko krótko na to uwagę, że sposób przedstawiania, wybierania fragmentów i ich przedstawiania przez pana Wybrańczyka jest wysoce manipulacyjny. To znaczy, nie wiem na ile jest to świadome, to jestem ciekaw, czy pan Wybrańczyk w jakiś sposób szkolił się w takim manipulacyjnym sposobie przedstawiania opinii innych, czy jest to jego po prostu taka spontaniczna, naturalna umiejętność, którą posiada. To jest bardzo możliwe, patrząc na jego sposób mówienia. Ma on trochę sposób mówienia takiego komika, dzisiaj by się powiedziało stand-upera, który faktycznie może mieć takie naturalne zdolności, żeby manipulować w ten sposób. Manipulacja w pewnym sensie nie jest niczym złym, to znaczy, gdy jest to oczywiste, że poruszamy się w ramach pewnej konwencji, właśnie na przykład, jest to materiał dosyć taki, powiedzmy, dowcipny, jest to zrozumiałe, że wtedy przedstawia się na przykład właśnie czyjeś argumenty w jakiś sposób taki lekko je ośmieszający. Natomiast uważam, że tutaj w przypadku pana Wybrańczyka jest to trochę niebezpieczne połączenie, to znaczy z jednej strony zapewnia on o tej merytoryczności, że mówił wielokrotnie o tym, że moi widzowie tutaj czekają na merytoryczne wypowiedzi, a z drugiej strony ma sposób przedstawiania swoich oponentów w sposób w takim charakterze, powiedzmy, dowcipno-prześmiewczym. Jest to dosyć niebezpieczne. Rozśmieszanie widza w ogóle jest najprostszą metodą manipulacji. Człowiek, który został rozśmieszony, zostaje rozbrojony, jeśli chodzi o krytyczne myślenie. Jest wtedy skłonny. Tworzy się pewna emocjonalna więź z tym, którego rozśmieszył, chociażby bardzo prosta, ale jednak już. I ona utrudnia później to krytyczne podejście do tego, co zostaje przedstawione. Tam jest cały szereg takich ciekawych zabiegów. Bardzo niska rozdzielczość materiałów cytowanych, niższa niż normalnie, nawet przy pobraniu z YouTube'a, no, standardowo pobiera się w jakości 720. Moim zdaniem, gdy pan Wybrańczyk cytuje kogoś, to zawsze jest jeszcze niższa rozdzielczość. Jakość zawsze jest taka słaba, co od razu kontrastuje z bardzo wysoką jakością techniczną jego materiałów. Jednocześnie te rzeczy są tak podobierane, żeby wybrać takie w oczach jego widzów kompromitujące, śmieszne fragmenty.
Jest tam mnóstwo takich elementów. Potem pojawia się zaraz zapewnienie, ale wy, moi widzowie, są tutaj po to, żeby słuchać merytorycznych wypowiedzi, czyli takie captatio benevolentiae, złapanie tej, tego, powiedzmy, dobrej, niedobrej woli, tylko próba złapania przychylności swojego widza właśnie przez jakiś komplement. A więc z jednej strony technicznie złe przedstawienie swojego oponenta, na poziomie idei przedstawienie jego idei w sposób wypaczony, tylko w bardzo wybranych fragmentów, które on uważa za śmieszne. Posuwa się nawet do żartów z nazwiska swoich oponentów, co jest zagraniem no, takim dosyć tanim, tak? Co myślę, że nie przemawia na korzyść pana Wybrańczyka. I później jeszcze właśnie komplementuje swoich widzów, że wy tutaj jesteście, żeby słuchać rzeczy merytorycznych, po tym jak jakby cała rzecz była taka komiczno-manipulacyjna. Gdyby cały materiał był w konwencji takiej lekko właśnie komiczno-manipulacyjnej, nie miałbym nic przeciwko. Konwencja kabaretowa to pasuje świetnie do konwencji kabaretowej, natomiast czy do takiego konwencji, powiedzmy takiego właśnie stand-upu, gdzie się tam, a tak sobie żartujemy z różnych spraw, ale gdy prowadzimy poważną dyskusję i pan Wybrańczyk przedstawia później też poważne argumenty, jednocześnie przedstawiając w takiej konwencji swoich oponentów, uważam to właśnie za dosyć niebezpiecznie manipulacyjne i być może jest to kwestia po prostu spontaniczna, być może, ja tego nie wiem. Natomiast jeśli tak jest, uważam, że widzowie pana Wybrańczyka, którzy mam nadzieję będą również oglądali ten materiał, chciałbym, żeby sobie uświadomili. I nie jest to, jak wspomniałem, jeszcze jakiś żaden bezpośredni atak czy przypisywanie złej woli. Po prostu chciałbym, żeby widzowie pana Wybrańczyka mieli tego świadomość, że korzysta on z tego rodzaju zagrywek, takich lekko manipulacyjnych zagrywek, które mogą utrudnić zrozumienie problemu, które mogą zablokować raczej przekaz prawdy niż pomóc nim. Bo żeby mieć prawdziwą dyskusję, żeby zrozumieć argumenty drugiej strony, to trzeba jednak spojrzeć na nie w całości. Trzeba jednak zachować ten chłodny umysł, a nie wybrać najbardziej jakby takie kontrowersyjne fragmenty, przedstawić je w dowcipny sposób, robiąc sobie jeszcze żarty z oponenta i później jednocześnie, ale wy tu jesteście dla merytoryki, teraz odpowiadam merytorycznie, cytuję źródła i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem merytoryczny, ja mam technicznie dobry materiał, wy jesteście dla merytoryki, my jesteśmy wspaniali, a nie to, co ci tamci w niskiej rozdzielczości i co nie potrafią odpowiednio nagrać materiału, ani nie potrafią powiedzieć, ani nie potrafią argumentować, mają w ogóle jakieś śmieszne tezy. Moim zdaniem ten przekaz, taki podprogowy z tych materiałów pana Wybrańczyka płynie właśnie taki. Zwracam tylko na to uwagę. Wracam do naszego zasadniczego tematu, czyli kwestia tej nadprzyrodzoności, która zostaje zupełnie pominięta, a jest ona głównym tematem moich materiałów, w których mówię o tymże właśnie zagadnieniu, w sensie o limbusie. To jest główna treść tych materiałów. Nadprzyrodzoność naszego powołania. A więc, moi drodzy widzowie pana Wybrańczyka, jeśli chcecie faktycznie dyskutować albo, no powiedzmy tak, jeśli chcecie zrozumieć naszą myśl, a jeśli wchodzicie na ten kanał, to myślę, że chcecie zrozumieć jednak, co chcemy powiedzieć, no to bardzo proszę o chwilę uwagi i skupienia się na tym, co zostaje powiedziane i próbie zrozumienia tego, jaka po prostu ta myśl jest. Możecie się z nią zgadzać albo nie zgadzać, ale żeby mieć racjonalny osąd o jakiejś sprawie, trzeba najpierw ją zrozumieć. Nie da się zrozumieć katolickiej teologii bez zrozumienia nadprzyrodzoności naszego powołania. O co chodzi? Nawet dla katolików rzecz nie jest dzisiaj oczywista, czymże jest ta nadprzyrodzoność. Spontanicznie często człowiek myśli, że o nadprzyrodzoność to znaczy, że tutaj ziemia to jest naturalne, niebo to jest nadprzyrodzone. Ziemia naturalne, Bóg nadprzyrodzone. Jest to zasadniczo dobry pogląd, dobry sposób myślenia, ale to zdecydowanie jeszcze nie wystarczy. To może być bardzo mylne. Otóż człowiek mógłby być powołany do zwykłego, naturalnego swojego powołania. Na przykład, czy jakby to miało wyglądać? Taki człowiek,
czy my moglibyśmy być powołani do tego, żeby po śmierci ten, kto wypełnił tą próbę, która została przed nim postawiona, że ten żyje wiecznie, bez cierpienia, poznaje na sposób rozumowy Pana Boga i wszystkie jego te naturalne pragnienia, dobre naturalne pragnienia zostają w odpowiedni sposób spełnione, żyje w stanie wielkiej szczęśliwości na poziomie swojego rozumu i woli, jest bardzo głęboko zjednoczony z Panem Bogiem. Taką wizję naszej szczęśliwości, taka wizja mogłaby mieć miejsce. To nie jest jednak jeszcze niebo. Zupełnie to nie jest jeszcze niebo. Tak mogłoby być. I na przykład islam, zacytowany przez pana Wybrańczyka, jakoby właśnie, oni właśnie uważają, że takie dziecko pójdzie do nieba. Islam ma taką właśnie wizję nieba. To znaczy, gdy islam mówi, że ktoś tam idzie do nieba, no oni mają jeszcze wypaczoną wizję nieba, bo tam jest wiele różnego rodzaju deprawacji i w ogóle błędów. Natomiast zasadniczo ich wizja nieba jest naturalna. Czyli to jest właśnie taki stan naturalnej szczęśliwości. Bo w Koranie nie ma mowy o tym, co my nazywamy naszym nadprzyrodzonym powołaniem. A więc niebo islamu to jest to, co my nazywamy limbusem. Plus oczywiście ich niebo jest jeszcze zakażone błędem, tak? To znaczy ich wizja jest błędna. Ale bliżej jest tej wizji ich nieba do naszego limbusa niż do naszego nieba. I to, moi drodzy, trzeba koniecznie zrozumieć. Jeśli chcemy mówić o katolickiej teologii, to trzeba to sobie mocno wbić do głowy. Ich niebo to jest nasz limbus. My mamy po prostu ponad nasze naturalne powołanie coś jeszcze dużo, dużo więcej. I teraz możemy sobie dyskutować, skąd, jak, dlaczego i po co i w ogóle, ale po prostu trzeba to zaakceptować, że tak to katolicy widzą. Tutaj mogła być jakaś przerwa w nagrywaniu, coś miałem, jakiś problem z aparatem, ale już wracam do życia. A więc trzeba przede wszystkim po prostu zaakceptować, jaka jest katolicka wizja nieba, jaka jest katolicka teologia, jeśli chcemy z nią dyskutować. Więc jeśli wy, drodzy widzowie, chcecie tą teorię poznać, no to najpierw trzeba się z nią jakoś skonfrontować. Trzeba ją zrozumieć, a nie właśnie walczyć z takim chochołem. A więc jeszcze raz. Niebo islamu jest naturalistyczną wizją. To jest niebo, które co najwyżej można porównać do naszego limbusa, a nie do katolickiego nieba, do katolickiej wizji nieba. Jest to zupełnie coś innego. Jak jest u protestantów? Jest bardzo różnie. To znaczy u Lutra to w ogóle nie był system naturalistyczny, to był raczej system hipernaturalistyczny, to znaczy taki, który uważał naturę za tak bardzo zepsutą, zdegenerowaną, że tylko łaska ma znaczenie i to jest druga skrajność. Natomiast u współczesnych protestantów faktycznie można znaleźć już bardzo wiele takich typowo naturalistycznych poglądów, czyli właśnie takich, które w praktyce negują to, co jest nadprzyrodzone w naszej wierze. Co to dokładnie znaczy, ta nadprzyrodzoność? Oznacza to, że jest to coś absolutnie dodatkowego, coś absolutnie ponad naszą naturę. Mogłoby być takie naturalne szczęście i ono byłoby absolutnie wypełniające dla człowieka. To byłby po prostu cel proporcjonalny do naszej natury. Taki właśnie limbus mógłby być celem proporcjonalnym do naszej natury. Czyli absolutnie ją wypełniającym, absolutnie ją uszczęśliwiającym, absolutnie ją spełniającym. Tak właśnie mogłoby być i taka jest też wizja takiego w cudzysłowie nieba wielu różnych religii. Jest to mniej lub bardziej naturalna wizja szczęśliwości. Co mamy na myśli, gdy mówimy o nadprzyrodzonej szczęśliwości? Mamy na myśli, że Pan Bóg zaplanował dla nas coś, co absolutnie nas przerasta, coś, co jest ponad naszą naturą w sposób nieskończony, czyli udział w jego własnej naturze przez łaskę uświęcającą. Staliście się uczestnikami boskiej natury, pisze święty Piotr w swoim liście. Święty Jan w prologu swojej Ewangelii pisze, że Słowo Boże dało moc tym, którzy w nie wierzą, aby stali się dziećmi Bożymi. I w wizji Pisma Świętego, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, to jest oczywiste, że dziecko ma tą samą naturę co rodzic. Czyli w wizji Pisma Świętego, ściśle rzecz biorąc, dzieckiem Bożym
człowiek nie jest. Człowiek jest stworzeniem Bożym, bo nie dzieli tej samej natury, którą ma Pan Bóg. Człowiek jest stworzeniem Bożym ze swojej natury, bo nie ma tej samej natury co Bóg i dopiero dzieckiem Bożym się może stać. To mamy właśnie chociażby w prologu Ewangelii według świętego Jana, to mamy w drugim liście świętego Piotra, to mamy później w listach świętego Pawła. Pan nasz Jezus Chrystus mówi o tym, że mamy się ponownie narodzić z wody i z Ducha Świętego. Ponowne narodzenie, nowe życie. On jest krzewem winnym, my jesteśmy latoroślami, czyli to nowe życie czerpiące z Chrystusa, to nowe życie, które czerpie te soki życiowe z Chrystusa. To jest coś zupełnie nowego, właśnie nowy rodzaj życia w tej nowej boskiej naturze. Dzięki temu, że staliśmy się dziećmi Bożymi, możemy mieć również udział w Jego własnej szczęśliwości. Tylko poprzez zjednoczenie z Chrystusem, tylko poprzez wszczepienie w Chrystusa, Boga i człowieka, możemy wejść później do tej boskiej szczęśliwości, która jest czymś absolutnie nas przerastającym. I teraz, właśnie dlatego, że jest to coś absolutnie ponad naszą naturę, właśnie dlatego to nie będzie dla tego człowieka, który już jest jesteśmy po końcu świata. Tak? I teraz ten człowiek, który jest w limbusie, on doskonale już, ten doskonały rozum, ta uporządkowana wola, on doskonale widzi, że to, co ma, to jest spełnienie tych naturalnych pragnień. I jeśli pozna, że są ludzie, którzy dostąpili takiego niezwykłego wyniesienia ponad naturę, to właśnie on będzie doskonale widział wtedy, dzięki już temu czystemu rozumowi, będzie doskonale widział, że w żaden sposób na to nie zasługuje, że to jest coś ponad absolutnie jego w ogóle możliwości i że w ogóle jest czymś szokującym, że ktokolwiek, że jakikolwiek człowiek mógł dostąpić takiego wyniesienia, mógł wejść do tych głębin Trójcy Przenajświętszej. Nie wiemy, jak to dokładnie będzie wyglądało, w jaki sposób, czy te osoby, które są w niebie, będą mogły się komunikować z tymi w limbusie, nie mamy pojęcia. Pamiętajmy o tym, że te stany, te rzeczy ostateczne, to są rzeczy, które dla nas są wysoce tajemnicze. Może, żeby to unaocznić, posłużę się przykładem. Oczywiście, jak zawsze w sferach boskich, trudno jest użyć przykładu, ale spróbuję. Na przykład mamy 2 miliarderów. Jeden z nich daje swojemu synowi $1 000 000, żeby zrobił z nimi co chce, na przykład co tydzień. Drugi natomiast nie daje mu prawie w ogóle pieniędzy. Daje tylko trochę, jakieś małe, kieszonkowe, tyle, ile uważa za słuszne. I ten drugi dostaje wszystko, co potrzebuje. Dostaje troskę, opiekę, dostaje tyle wszystkiego, ile jest potrzebne jemu do zdrowego, naturalnego rozwoju. Ten drugi być może będzie miał pretensje, to drugie dziecko, że ale ten kolega dostaje tam $1 000 000. No i wtedy, czy ten drugi rodzic postępuje źle, niesprawiedliwie? Nie, dlatego że wypełnia swoje obowiązki. To, co sprawiedliwie się jego dziecku należy, i to nie tylko nie będzie złe, to najprawdopodobniej będzie dużo lepsze dla tego dziecka, pomimo tego, że to dziecko może tego nie zrozumieć. A więc sprawiedliwość polega na tym, żeby dać każdemu to, co się jemu należy, i czasami lepiej jest dać dokładnie tyle, ile się należy, a nie jeszcze właśnie ten $1 000 000 dodatkowy. W przypadku dziecka to jest jakby oczywiste, że może to działać deprawacyjnie i jak najbardziej dobrze jest, żeby dziecko uczyło się, że nie potrzeba, czy że niedobrze jest mieć zbyt dużo znikąd. Także na te pieniądze trzeba jakoś zapracować i dobrze, żeby taki miliarder potrafił swoje dzieci nauczyć ciężkiej pracy. Ale to zdecydowanie dygresja w tej materii. Chodzi o to, że nie jest zobowiązany ten miliarder, żeby dać temu dziecku $1 000 000 co tydzień kieszonkowego. Tym bardziej Pan Bóg w żaden sposób nie jest zobowiązany, żeby dać nam niebo w tym nadprzyrodzonym znaczeniu tego słowa, czyli niebo w katolickim znaczeniu tego słowa. On nie jest w żaden sposób zobowiązany i my w żaden sposób nie możemy tego oczekiwać z punktu widzenia naszej natury. W tej chwili, kiedy już zostaliśmy do Niego powołani,
No to Pan Bóg zobowiązuje się, że da nam te środki, które są do Niego potrzebne. Natomiast człowiek, który tego wezwania w ogóle nie mógł usłyszeć, na przykład właśnie dlatego, że do używania rozumu nie doszedł, a w ten sposób nadzwyczajny, czyli poprzez chrzest, nadzwyczajny może lekko w cudzysłowie, ale jednak w tym sensie jeszcze bez używania rozumu poprzez sakrament Chrztu Świętego, to jest takim bonusem ze strony Pana Boga, daje nam tą możliwość, daje przede wszystkim rodzicom tą możliwość, żeby swoje dziecko obdarzyli już tą łaską, oczywiście obdarza ostatecznie Pan Bóg, rozumiemy o co chodzi, obdarzyli tą łaską jeszcze zanim to dziecko będzie używało rozumu. Myślę, że niezrozumienie tej sprawy jest również po części spowodowane jakąś niewłaściwą definicją, niewłaściwym zrozumieniem sprawiedliwości. Sprawiedliwość nie polega na tym, żeby każdemu dać porówno, tylko na tym, żeby każdemu dać to, co się jemu należy. Nikt, ściśle rzecz biorąc, nie zasługuje z ludzi na niebo. Nikt. Żadna ludzka natura nie zasługuje na niebo. Żaden nosiciel ludzkiej natury nie zasługuje na niebo. Tylko Bóg zasługuje na niebo. I tych, których zechciał On obdarzyć swoją naturą. To jest zupełnie co innego niż w cudzysłowie niebo islamu. Już jeszcze dodatkowo z tymi wszystkimi patologiami, które tam w tej wizji są. Już ten materiał wyszedł całkiem długi, a jeszcze korzystając z tego, że podejrzewam, że jednak jacyś widzowie Pana Wybrańczyka mnie oglądają, chciałem zwrócić uwagę, powiedzieć kilka słów na to, dlaczego śmiem wierzyć, nawiązując do nazwy kanału Pana Wybrańczyka. Pamiętajmy o tym, że gdy chcemy znaleźć prawdę, to jesteśmy zobowiązani do tego, żeby mieć oczy otwarte, żeby jej szukać. Pascal powiedział, że człowiek, który chce znaleźć wymówkę dla swojego sposobu życia, człowiek, który chce, żeby go zostawić w spokoju, zawsze znajdzie dość powodów, żeby prawdy nie szukać. Zawsze znajdzie dość powodów, żeby żyć w ten sposób, w który już sobie żyje i niczego w swoim życiu nie zmieniać. Ale mówi on dalej, człowiek, który chce naprawdę dostrzec prawdę, człowiek, który szuka tej prawdy, prędzej czy później na pewno Boga znajdzie. W tym duchu chcę kilka słów na ten temat powiedzieć. To znaczy, jeśli wasze nastawienie jest takie, że chcemy znaleźć prawdę, chcemy szukać tej prawdy, tak, a nie tylko szukamy teraz takiej powiedzmy intelektualnej satysfakcji. Obawiam się, że może to być wśród widzów takich ateistycznych kanałów szukanie takiej satysfakcji na poziomie intelektualnym. O, zobaczcie, a ci inni to są głupi, a zobaczcie, jak my jesteśmy inteligentni, jak my jesteśmy racjonalni, zobaczcie, jak my tutaj postępujemy dobrze i właśnie najlepiej wtedy wyśmiać tylko oponenta i powiedzieć, że on jest jakiś tam taki, taki i taki. Uważam, że taka pokusa bez wątpienia będzie dla widzów kanału Pana Wybrańczyka. I ja bardzo proszę, jeśli już tutaj trafiliście, to starajcie się spokojnym, chłodnym umysłem spojrzeć na to, co Kościół prezentuje i spokojnym, chłodnym umysłem to ocenić. Nie z emocjami, nie szukając dziury w całym, nie za wszelką cenę próbując uzasadnić już swój sposób życia, tylko właśnie zadajcie sobie to pytanie, czy my naprawdę szczerze szukamy prawdy? Ja jak najbardziej mogę powiedzieć tak, ja całym swoim życiem szczerze szukam prawdy. Zgodnie z moim najlepszym przekonaniem, szczerze szukam prawdy. Uważam, że ją znalazłem po poszukiwaniu, które odbyłem. Uważam, że jest ona w nauczaniu Kościoła. Uważam, że jest to stricte racjonalne przekonanie. Uważam, że zgodnie z najlepszym moim racjonalnym rozumowaniem jestem ściśle zobowiązany to uznać za prawdę. Wy też zadajcie sobie to pytanie. Czy naprawdę szukam prawdy? Czy naprawdę staram się nie tylko wyśmiewać innych, nie tylko szukać, jak to inni tam mają dziwne poglądy, tylko czy ja naprawdę chcę znaleźć prawdę? Zadajcie sobie to pytanie. Dlaczego ja uważam, że tutaj znalazłem prawdę? Odsyłam do mojego materiału Czy ksiądz traci wiarę? W tym materiale starałem się wyjaśnić raz, że w ogóle czym jest wiara i dwa, dlaczego uważam ją za racjonalną. Tam mówiłem o wiarygodności świadków. Mamy
tak bardzo wiarygodnych świadków, jak to tylko możliwe, jeśli chodzi o zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dlaczego tak bardzo wiarygodnych świadków? Ano dlatego, że są to prości, nieuczeni ludzie, którzy prezentują niezwykle doniosłą naukę, po części przerastającą wszystkich dotychczasowych wielkich filozofów, którzy przedstawiają bardzo wyważoną naukę, którzy nie zdradzają jakichś oznak szaleństwa, a jednocześnie są gotowi świadczyć do samego końca, że Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Oni idą na cały świat i nauczają i zostają zabici za to świadectwo. To jest zupełnie co innego niż islamiści, którzy idą na wojnę. Islamista mógł mieć motywację ziemską, chce zdobyć, chce zwyciężyć. Apostoł nie miał żadnych ziemskich motywacji, żeby tak zrobić, żeby... No przecież on idzie zupełnie ogołocony, bez niczego, porzuca wszystko, co ma, idzie, naucza. Myśmy widzieli to wszystko, myśmy widzieli Chrystusa zmartwychwstałego, myśmy widzieli te cuda. Jednocześnie prezentuje bardzo zdroworozsądkową, wyważoną naukę i jest gotów oddać życie za to swoje świadectwo. I później po kolei ich uczniowie to samo. Mówią, myśmy to widzieli, myśmy słyszeli apostołów, myśmy widzieli te cuda, które oni zdziałali, jesteśmy gotowi za to życie oddać. I tak dalej. Całe pokolenia męczenników, świadków. Świadków, którzy świadczyli, że widzieli to, co widzieli, że widzieli cuda, że widzieli ludzi, którzy mówili o rzeczach boskich, a jednocześnie dokonywali cudów. Najpierw apostołowie Pana Jezusa, później inni apostołów i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że nie ma lepszego świadectwa i uważam, że z punktu widzenia rozumu istnienie Pana Boga jest absolutnie konieczne do przyjęcia. Tutaj odsyłam do mojego materiału Młodzieńczy dowód na istnienie Boga, świętego Tomasza z Akwinu. Tutaj to nie jest kwestia mojej wiary. Ja po prostu wiem, że Bóg jest. Uważam, że jest to ściśle, logicznie konieczne, że istnieje pierwsza przyczyna. Skoro wiem, że istnieje pierwsza przyczyna, to uważam za prawdopodobne, że ta pierwsza przyczyna nam się objawi. Skoro mam wiarygodnych świadków, którzy gotowi są życie swoje oddać w liczbie w tam tysięcy, tak, tych męczenników i jednocześnie nauczają tych doniosłych prawd, to jestem skłonny im uwierzyć. Uważam, że należy im uwierzyć, bo sami swoim życiem świadczą, swoją nauką świadczą, z cudami świadczą, jak w przypadku apostołów i później, tak, rozumiemy, to jest cały szereg świadectw, tak, który tutaj przechodzi. Apostołowie świadczą o życiu Pana Jezusa, później męczennicy kolejni świadczą o życiu apostołów i tak dalej, i tak dalej. A kluczowe w tym wszystkim jest również to, no bo można powiedzieć, no dobrze, no ale to po prostu fanatycy. Fanatyk nie ma tak zdroworozsądkowej, wyważonej nauki. Tak nie działają fanatycy. Fanatyk nie pójdzie z taką zrównoważoną nauką. Weźmy jakiekolwiek elementy tej nauki. Moralność seksualna, ściśle racjonalna. I proszę, nie, jeśli ktoś, komuś z teraz oglądających to sprawia trudności, właśnie być może nierzadko właśnie ta moralność stanowi ten problem główny, dlaczego atakuje się Kościół. Ona jest po prostu stricte racjonalna. Sprawdzamy, do czego człowiek służy, jak działa nasza natura. Widzimy, że płciowość służy do zrodzenia i wychowania potomstwa. Racjonalnie, co jest dobre dla zrodzenia i wychowania potomstwa? Bardzo spokojna, zdrowa, racjonalna moralność, jeśli chodzi o płciowość, prezentowana przez bardzo prostych ludzi. Można powiedzieć, że jest to racjonalna moralność jeszcze przed czasami racjonalności, to znaczy w tym czasie jeszcze w tej teologii katolickiej nie posługiwano się ściśle racjonalnymi narzędziami, które później przychodzą z greckiej filozofii, a już ona właśnie doskonale temu odpowiada. Ta doniosłość nauki, Trójca Przenajświętsza, to jest zupełnie co innego niż jakieś triady, czyli trzy bóstwa. Trzy bóstwa to jest rzecz banalna, prosta mitologia, prosta baśń. Każdy jest w stanie to sobie wymyślić. A jaki prosty człowiek wymyśliłby jednego Boga, który istnieje w trzech osobach? Coś tak szalenie skomplikowanego, a jednocześnie tak szalenie prostego. Coś tak doniosłego, a jednocześnie tak bardzo dla nas dziwnego, ale jednocześnie niesprzecznego. Bo pamiętajmy, że to wciąż jest jeden Bóg istniejący w trzech osobach. Nie wiemy, jaka jest natura boska. Dlaczego mielibyśmy wykluczać, że istnieje ona w trzech osobach?
dlaczego miało być to do wykluczenia? To nie jest sprzeczne samo w sobie, że jedna natura istnieje w trzech osobach. Nie jest to sprzeczne samo w sobie. To nie jest twierdzenie, że jeden równa się trzy. To jest twierdzenie, że boska natura jest zupełnie inna niż wszystko inne, że właśnie ta pierwsza przyczyna istnieje w tych trzech osobach, co jest szokujące, wspaniałe w jakiś sposób. W sensie wspaniałe w tym jest to, że ta natura, że jest to coś tak innego, a jednocześnie właśnie niesprzecznego z naszym rozumem. Jakby na granicy tej sprzeczności nam się wydaje w pierwszej chwili, to co to w ogóle ma być? Ale jak się zastanowimy, zbadamy to, no tak faktycznie tam nie ma sprzeczności. Faktycznie przecież to Pismo Święte mówi, że Bóg jest miłością. Jest miłością. Te trzy osoby, które się kochają, tak? Ten Bóg, który jest miłością. I dalej, jak się to rozważy, słowo, logos, pojęcie, czyli Bóg poznaje samego siebie, jego poznanie, obraz, który tworzy w swojej głowie, ten obraz jest również Bogiem, jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, jest osobowy, ich wzajemna miłość, Duch Święty. Jesteśmy stworzeni na ich wzór i podobieństwo, nasz rozum i nasza wola, Bóg, który istnieje w trzech osobach na sposób pochodzących, na sposób poznania i na sposób miłości. To jest wielka tajemnica. O tym mówiłem w materiale Trójca Święta jest logiczna, więc odsyłam do tego materiału, jeśli kogoś to zainteresowało. Przerzuciłem się na drugą kamerę, bo tam w tamtej cały czas bateria mi się wyczerpuje, że troszeczkę obniżę i będę po prostu kontynuował dalej. A więc są to ta nauka, którą ci prości, nieuczeni ludzie prezentują, ona jest szalenie doniosła. Pamiętajmy o Eucharystii. Któż by wpadł na taki pomysł? Bóg, który karmi ludzi samym sobą, po to, żeby być bardziej z nami. Właśnie łaska uświęcająca, o której mówiłem wcześniej. Jakże to jest doniosła nauka. Pamiętamy, to są prości, nieuczeni ludzie, którzy wychodzą z takimi ideami. Jednocześnie mówią, myśmy widzieli, że Chrystus zmartwychwstał. Prosty, nieuczony człowiek. Naucza o rzeczach doskonałych, niewiarygodnie wyważony sposób. Jest gotów oddać życie za swoje świadectwo. Nie ma żadnych ziemskich korzyści z tego. I jednocześnie prezentuje to wszystko i oczywiście życie swoje za to oddaje. Pamiętajmy o tym, że ten prosty rybak z Galilei, święty Piotr, potrafi napisać, że mężczyzna i kobieta są istotowo sobie równi. Gdzieś tam u Platona można znaleźć podobne idee u największych filozofów, ale że prosty rybak z Galilei to pisze w pierwszym wieku, to nikogo nie dziwi. Nie, to standard. Wszyscy rybacy w Galilei takie rzeczy dyktowali. Jasne, nie? I ten człowiek jest gotów życie oddać, mówiąc za to, że za swoje świadectwo, że Pan nasz Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Jednocześnie wychowawcza praca Boga. Bardzo częsty zarzut ze strony ateistów, a Stary Testament, jeszcze niedoskonałe niewolnictwo i w ogóle czego tam przecież w tym nie było. Pamiętajmy o zasadzie subsydiarności. Moim zdaniem to jest również jeden z kluczy, które sprawiają, że ludzie nie poznają Pana Boga, że nie chcą, nie potrafią Go poznać. Zrozumienie, wyczucie, życie zasadą subsydiarności. Czym jest ta zasada subsydiarności? Ta zasada mówi, że problemy należy rozwiązywać na najniższym szczeblu posiadającym kompetencje do ich rozwiązania. Oznacza to, że jest zdrowym, naturalnym i dobrym dla człowieka, aby rozwiązywał te problemy, które dokładnie odpowiadają jego kompetencjom. Czyli oznacza to, że zbyt wysoko problemy nie powinny być kierowane. Na przykład w firmie tak psuje się firma logistyczna, psuje się samochód, nie donosi się o tym dyrektorowi, on sam tego nie naprawia, pomoże, ma do tego kompetencje, nie jest najniższym szczeblem posiadającym kompetencje i nie jest to nawet jakiś, powiedzmy, koordynator mechaników, tylko jest to zwykły mechanik, który ma kompetencje, żeby naprawić tenże samochód, jest najniższym szczeblem posiadającym kompetencje. Klasycznym przykładem braku zasady subsydiarności jest socjalizm, gdzie mnóstwo obowiązków jest przenoszonych na samą górę, składane na głowę państwa. Głowę państwa w sensie nie na samego prezydenta, tylko na jakby na barki państwa. A ludzie są niedociążeni, w cudzysłowie ciężarów było tam dużo, ale chodzi o to, że nie mają tej odpowiedzialności, nie mogą brać odpowiedzialności, nie mogą tworzyć własnej inicjatywy.
nie mogę utworzyć własnych firm i tak dalej, i tak dalej. A więc zasada subsydiarności, ona jest bardzo ważna również w wychowaniu. Trzeba młodemu człowiekowi pozwolić pracować, działać, czasem cierpieć. Czasem cierpieć również. W jakim sensie cierpieć? No tak jak na obozie harcerskim. Czasem właśnie iść w deszczu, tak? Czasem właśnie samemu rozbić ten namiot. Czasem to oznacza, że człowiek czasem się skaleczy i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że Pan Bóg również będzie tą zasadę subsydiarności stosował, bo ona jest Jego dziełem, tak? Skoro On ją wpisuje w naszą naturę, ona dla nas jest dobra, to znaczy, że jest w tym Jego zamyśle. I oczywiście, że On również działa zgodnie z nią wobec nas. I dlatego to my mamy zrobić w planie Bożym tyle, ile tylko jesteśmy w stanie. Dlatego Stary Testament, czyli powolne wspinanie się, powolne odkrywanie prawd moralnych, powolna walka o to udoskonalenie, to było potrzebne. I tylko tyle, ile nie mogliśmy zrobić, to Pan Bóg za nas zrobił. Odkupił nas na krzyżu, przekazał nam pewne podstawowe informacje, które są potrzebne, wskazał, co mamy robić, przekazał nam środki nadprzyrodzone ściśle, czyli sakramenty, zostawił nam Kościół Święty i dalej róbcie to, co jesteście w stanie. I to zostawił to zbawienie w naszych rękach, zgodnie z zasadą subsydiarności. To po prostu wszystko do siebie tak bardzo pasuje. Przepraszam, jeśli to był dosyć chaotyczny wywód. Mam nadzieję, że mimo wszystko da się z niego co nieco wyciągnąć. Bardzo polecam właśnie, jeśli faktycznie chcecie prawdy szukać, to bardzo polecam na przykład książki Chestertona Obrona wiary, Ortodoksja, Heretycy. Książki i inne jego książki, naprawdę są to świetne książki. Można kupić je chociażby w naszym wydawnictwie Tedeum. I jeśli chodzi o taką właśnie apologetykę, Chesterton pisze właśnie w dużej mierze dla osób niewierzących. Pisze jako rodzaj takiej polemiki, takiej dyskusji. On ma bardzo świeże, nietypowe, niekonwencjonalne spojrzenie. Jest to naprawdę bardzo wartościowe. A więc bardzo zachęcam widzów pana Wybrańczyka do tego, żeby nie pozostawać przy prześmiewczych przedstawieniach, w cudzysłowie, wrogich, obcych poglądów przez pana Wybrańczyka, tylko naprawdę sięgać do źródeł, naprawdę szukać prawdy, działać zgodnie z naszym rozumem. I jeśli tak będziecie postępować, to prawdę znajdziecie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis, in tua seclam sit viscera factus homo, vera fides genitri, pulgavit crimina mundi, et tibi virginitas in violata manet, te matre pietatis opem te clamitat orbis, subvenias famulis, o benedicta tui. Gloria magna Patri, comparsit gloria Nator, Spiritui Sancto, gloria magna Deo.